Krełapska TV, witam, bang, proszę bardzo, cóż to się wyrabia, święto dzisiaj, kolejne święto zakupów w mokrołapskowym domu, w mokrołapskowych akwariach. Dzisiaj to już właściwie przeszedłem samego siebie, otóż w pracy zrobili błąd i znowu dali mi samochód służbowy. No i wolną rękę, gdzie mam się udać w ciągu dnia? No więc gdzie ja mogłem pojechać? No zawsze jadę tam, gdzie nie mogę się dostać wtedy, kiedy bym chciał. No i co? Bum! Dzisiaj wchodzę do sklepu. Czy ja planowałem dzisiaj rano krewetki, żeby kupić? Nie. Czy ja planowałem kupić krewetki w przyszłym tygodniu? Nie. Może kiedyś planowałem. No ale wszedłem, obejrzałem już w ogóle wiele krewetek na przestrzeni ostatniego pół roku. Rzadko mi się podobały. Rzadko mi się podobała... Tak właściwie na intuicję biorąc, rzadko mi się podobała kondycja, wybarwienie tych zwierząt, a dziś wszedłem i naprawdę zrobiły na mnie one spore wrażenie. One są w tym worku, więc może jeszcze ich nie widać, ale na pewno widać, że one są bardzo fajnie wybarwione. To są sakury, czyli o ile wierzyć internetom, Fire Red, tudzież Red Cherry, ale jeżeli gadam głupoty, to proszę mnie poprawić. Jest to mój, jak mówię, krewetkowy debiut i nie będę się tutaj wymądrzał na temat krewetek. No na pewno nie w momencie, kiedy moje pierwsze krewetki są w worku. Zobaczymy, jak mi z tym pójdzie. Ale tutaj naprawdę proszę o rady. Co wiecie? Co wiecie, że jest prawdą? No nie serwujcie mi jakichś tam sytuacji z kosmosu, ale naprawdę chętnie się nauczę czegoś od ludzi, którzy akurat w tej materii znają się ode mnie dużo lepiej i bardzo, bardzo chętnie się dowiem jakichś niuansów, których zwykle w książkach trudno wyczytać. Interesują mnie na przykład zakres temperatur, w jakich te krewetki hodują się najlepiej, no bo książka internet pisze 25 stopni, ale może to nie do końca być prawda. Dalej, rozmnażanie, no karmienie mniej więcej wiem, jak to ma wyglądać. Wiem, że krewetki są lekko wrażliwe na podwyższone substancje azotowe, broń Boże mocznik w akwarium, bo to je dosyć szybko truje. Natomiast nie rozumiem dlaczego, może mi tutaj ktoś tutaj wytłumaczy, natomiast nie rozumiem dlaczego nie można sobie pozwolić na ziemię ogrodową i krewetki. Dlaczego one muszą mieć jakieś specjalne podłoże? O co tu chodzi? Skąd się to bierze? No. A może jest to tylko po prostu kolejny komercyjny paszkwil stworzony po to, żeby kupować te specjalne podłoża. No ale, żeby tego nie było dość, to jest jeszcze coś, czym chciałbym się z wami podzielić. Krewety... A, bo myślałem, że krewety wrzucę do 140, ale jak wszedłem do domu, to się od razu popukałem w pecyn. No ta. Gdzieś 12-centymetrowe górami, które skorupiaczkiem nie pogardzi i przy okazji jeszcze ogryzek tu jest, a te kreweteczki są dosyć małe, więc chyba do 140 na razie ich jeszcze nie wpuszczę, chyba że mi troszkę podrosną. No ale nie wiem, jak mi radzicie, czy górami, czy skalar w rozmiarze średniak, tudzież raczej jeszcze mały, czy byłby w stanie takie maleństwa skrzywdzić. Przy okazji poprosiłem o 6, a pan mi dał 8. Dorzucił mi dwie takie malutkie. Jaki miły sprzedawca. Nie za tą samą cenę. Ale jest jeszcze coś i jest właściwie gwóźdź programu. To krewetki z nic, kochani. Był temat bocji. Bocji będzie mi brakować. Natomiast może się pochwalę, co ja tu mam innego. Proszę bardzo. To zastąpi moje bocje. Co to za ryba jest kirysek, to chyba nie muszę nikomu tłumaczyć, aczkolwiek ten jest dosyć wysublimowany. Miałem dylemat, czy iść, czy kupić pandy, czy kupić lamparty. Jak widać, kupiłem lamparty. Też są te rybki w świetnej kondycji, one po prostu dobrze wyglądają, są to ryby o sporej jakości. Przyznam się szczerze, że od dawna miałem
chrapę na tą rybę. I bocji będzie mi szkoda, ale zarówno z drugiej strony bardzo cieszę się, że kupiłem to małe statko. Co to tak naprawdę jest? To, co tutaj widzimy, to jest koridoras Julie, bądź też Julie, jeżeli ktoś woli. Kirysek Lamparci, inna nazwa polska to kirysek nakrapiany. I tutaj ciekawostka. Kirysek Lamparci, tudzież nakrapiany, to jest, tak naprawdę występuje w trzech gatunkach bardzo do siebie podobnych ryb. Tyle tylko, co wyczytałem. I tak, jeden gatunek to jest Corydoras julii, Corydoras trilineatus i Corydoras leopardus. Rybka, jak twierdzą źródła, łatwa w hodowli, pochodzi z Amazonii. Źródło podaje, że z części Brazylii, ale z drugiej strony kolega mój Dustin z kanału Dustin Fish Tanks złapał i je sobie własnoręcznie ten typ kiryska w Peru. Więc prawdopodobnie są rozprzestrzenione na całej Amazonii. No, nie muszę chyba mówić, że kolorystycznie i w ogóle charakterowo bardzo będą mi te kiryski w 220 do skalarów pasować. Jest ich statko, tak jak zawsze powinno z kiryskami być. Kiryski zawsze powinny w statku występować, bo wyglądają lepiej, prezentują się lepiej, czują się lepiej. No i już. Chciałbym je wpuścić dzisiaj przy Was do 220, niestety F1, tak? Kwarantanna. Znaczy kwarantanna, może to będzie taka półkwarantanna. Otóż wrzucę je do 140 na może parę dni i zobaczę, czy te ryby przyjmują pokarm, czy nie, ale patrzę na niej, wątpię, żeby były jakieś problemy. Chociaż nigdy nie wiadomo. Jest tutaj z nimi ogryzek, który przeszedł niezłą traumę, ale mam nadzieję, że ogryzek nic tutaj nie wpłynie na zdrowie tych rybek. Jeżeli one się tutaj przebiecą przez 5 dni do tygodnia i będą przyjmować pokarm i nie będzie jakichś niespodzianek, to po prostu zwyczajnie je wrzucę od razu do 220. Kirysek. Ja lubię strasznie kiryski. Jak ja byłem młodym akwarystą, tudzież starszym, ale jeszcze w Polsce, te marne osiedlowe sklepiki oferowały tylko dwa rodzaje kirysków. Kirysek pstry i kirysek spiżowy. Uwielbiam kireski spiżowe, ale miałem je już przez tyle lat, już mi się tak znudziły i bardzo chciałem jakąś taką bardziej rzadką odmianę kiryska sobie dorwać i bardzo mi się te podobają. Podobno jak się dobrze czują, to się troszeczkę wybarwiają na fioletowo, zresztą na tym po lewo to nawet widać, chociaż nie wiem, czy to nie jest wpływ tej niebieskiej świetlówki. Tak czy siak, kirysek, ryba oprócz tego, że całkiem fajna, to dosyć pożyteczna. W akwarium rozbija te wszystkie, wygrzebuje resztki pokarmu, rozbija te wszystkie odchody, pracuje dnem, można tak nazwać. Gdyby jakiś kirysek niszczył rośliny, to byłbym bardzo zdziwiony, nigdy nie widziałem. No niestety bocie zaczęły mi wtrążalać te echinodorusy, więc tutaj, no właśnie. Także ja cały czas jestem ogromnym miłośnikiem ryb. I mam jazdę na ryby, aczkolwiek no, priorytetem jest dla mnie akwarium roślinne, które od tak dawna staram się studiować ze skutkami lepszymi lub gorszymi. Święto w mokrołapskowym wodnym domu. Siemajcie się, na razie.